kochani, w nowym daily vlogu. Dzisiaj mamy sobotę. Za moment ja i Max uderzamy do IKEA. Mamy w planach małe zakupy. Małe. To się wszystko okaże w praniu, jak to się mówi. Planujemy kupić nowe poduszki, pościel, prześcieradło. Może coś już w takim lekko wiosennym klimacie. Powiem Wam, że mam dosyć tej zimy, chociaż nie ukrywam, że jest naprawdę pięknie, dużo śniegu, mroźno. Tylko brakuje słoneczka. Ale ostatnio któraś z Was na Instagramie mi napisała, że nieważne, że jest mroźno, dużo śniegu, ważne, że w domu ciepło. O, i to jest bardzo dobre podejście. Później pewnie zjemy jakiś obiad, nie wiem, może w IKEA. Chcemy też lecieć na zakupy spożywcze, bo jutro wolna niedziela, więc trzeba załadować lodówkę. A po południu, wieczorem widzimy się z naszymi znajomymi. Jeszcze Wam nie zdradzę, gdzie się wybieramy, także oglądajcie dalej. No i życzę Wam miło spędzonego czasu dzisiaj z nami. I obowiązkowo zatrzymaliśmy się na obiadek. Ja wzięłam pulpeciki, klopsiki, a Max wziął łososia i sałatkę. Zakupy zaliczone, ale niestety musimy się trochę poskarżyć, bo IKEA nas rozczarowała. A w sumie to część restauracyjna. Nie wiem, co się stało, dlaczego. Być może za długo nas tam nie było. Zapomniałaś cisko. Wszystko się zmieniło, no prawie wszystko. Golonga nie ma święce. Tak, były też, nie ma golonki, były też takie ziemniaczki z brokułami. Tylko pulpety. No dobra, ale poczekaj, pulpeciki też się zmieniły, bo w sumie, jak pewnie zauważyliście, do mojego dania dodali groszek. Nie wiem skąd ten pomysł. Wcześniej go nie było, ja przynajmniej sobie nie przypominam. Ale to, na co nas najbardziej rozczarowało, to łosoś. Do tej pory był przepyszny, z pire, z sosem i z brokułami, a teraz z ogromną ilością cebuli. Sos i cebula. No i jakiś taki dziwny, dziwny sos. Bardzo to było niedobre. Va bene, ma quelli cambiano ogni tanto. No właśnie, chyba za długo nie byliśmy w IKEA i nie zwróciliśmy na to uwagi. Mieliśmy ochotę na taki tradycyjny obiad, który zawsze zamawiamy. Tylko składa, nie masz golonkę. A ty chciałeś golonkę? Tak. O, jaki biedny! Nie, no ale słuchajcie, naprawdę, tylko jeden bar sałatkowy i do wyboru tak naprawdę nie było nic, więc byliśmy troszeczkę zdziwieni i zażenowani tym faktem. No, ale może IKEA się zmienia. Być może też za długo nie byliśmy i takie zmiany zostały już jakiś czas temu wprowadzone. Fajnie by było jednak, żeby wróciło do tego, co było kiedyś. Mniejsze porcje w tej samej cenie. No, zobaczymy, czy tylko my tak narzekamy. Jedziemy teraz na kolejne zakupy. Jak widzicie, mam tutaj przede mną zakupy. Po części się udały, po części nie, bo nie wszystko kupiliśmy. Ale tak, dwie poduszki, które były w planach syntetyczne. Niska dla Maxa, wysoka dla mnie. Prześcieradło białe, jak zawsze, z gumką w tym największym rozmiarze 180×200. Kupiliśmy też nożyczki, bo nasze stare się rozpadły, nie wiem jak to się stało, a były w całkiem dobrej cenie, chyba 10 zł, 9,90 za dwie pary, te mniejsze i te większe. Kupiliśmy też coś takiego, co jest nam potrzebne do szafki, żeby ułożyć w szafce wszystkie, jak to się mówi po polsku? Nakrywki? Nagarnki?
no wiecie o co mi chodzi, przykrywki na garnki, o, chyba tak, żeby po prostu to jakoś w miarę wyglądało. Do tej pory były ułożone jedna na drugiej, ale stwierdziliśmy, że to będzie dobre rozwiązanie, jeśli ułożymy je po prostu wszystkie obok siebie. Także to idzie do szafki i kupiliśmy też rzecz, którą planowaliśmy, czyli stolik pod laptopa, metalowy, biały, szklany, ale pokażę Wam go dopiero jak już go zmontuję. Pewnie się zastanawiacie, co te trzy kosmetyki robią tutaj przede mną. Otóż kilka dni temu jedna z Was poprosiła mnie o to, żebym nagrała dla Was oddzielny film i opowiedziała Wam o preparatach, które można stosować po takich bardziej inwazyjnych zabiegach w salonach, czy też zabiegach z medycyny estetycznej, które pomogą odbudować skórę, ale też ukoją takie często pojawiające się uczucie ściągnięcia, podrażnienia, suche skórki itd., itd. I słuchajcie, ja te trzy preparaty już Wam pokazywałam przy okazji filmu odnośnie domowego zabiegu z użyciem urządzenia Dermapen. Tam też troszeczkę się na ich temat wypowiadałam. Stworzyłam również na moim blogu post, który podlinkuję Wam dzisiaj w opisie. I tylko tak dosłownie kilka słów o nich powiem, o tych kosmetykach, bo szczerze uważam, że nie ma sensu nagrywać na ich temat oddzielnego filmu. Może kiedyś zrobię film na temat pielęgnacji pozabiegowej, ale jeśli chodzi o takie preparaty, które już Wam teraz mogę polecić i które sprawdzą się u Was w przypadku, kiedy stosujecie w tej chwili kurację na przykład z kwasami przygotowującą do wiosny, czy jesteście na zabiegach z laserem frakcyjnym, to warto pomyśleć o którymś z tych preparatów. Bepanthen, Sensiderm, Daily Care, już Wam pokazywałam, wypowiadałam się o nim jako o ulubieńcu miesiąca i wyobraźcie sobie, że jest to moja druga tubka. Pierwszą zużyłam ponad połowę i resztę oddałam mojej koleżance, która właśnie wykonuje zabiegi z laserem frakcyjnym i twierdzi, że ten krem ratuje jej skórę. Godny polecenia, 150 ml dostępny w aptece, już teraz w cenie około 40 zł. Ma świetny skład, naprawdę świetny skład. Jest co prawda lekko żółty w konsystencji, ale zawiera m.in. prebiotyki, które działają rewelacyjnie na odbudowę naskórka. I myślę, że to jest też taki kosmetyk, który warto mieć w swojej pielęgnacyjnej kosmetyczce na stałe. Te dwa natomiast to są preparaty, które są przeznaczone właśnie głównie po zabiegach. Aven, słynny, polecany przez wielu lekarzy, dermatologów, jak również lekarzy medycyny estetycznej. To jest w ogóle moje odkrycie. Kilka lat temu poznałam ten krem i do tej pory lubię do niego wracać. To jest bardziej taka emulsja, lekko tłusta i ma taką delikatnie niebieską konsystencję, błękitną, ale absolutnie nie widać tego na skórze, bez żadnego zapachu. I on ma główne zadanie koić skórę właśnie po zabiegach, która jest podrażniona, zaczerwieniona, ale też pojawia się takie uczucie ciepła. I to, co on tutaj ma w składzie, to jest też bardzo ważne, siarczan miedzi i siarczan cynku, a one znowu działają na to, żeby nie rozmnażały się bakterie, złe bakterie na naszej skórze po takich właśnie zabiegach. Więc ten preparat mogę Wam polecić, zwłaszcza osobom, które mają skórę mocno przesuszoną, odwodnioną, taką bardzo, bardzo napiętą właśnie po zabiegach. Natomiast Aderma to jest też kolejny preparat przeznaczony głównie właśnie po zabiegach i w jego składzie znajdziecie m.in. młode pędy z owsa, które działają na odbudowę i regenerację naszego naturalnego płaszcza ochronnego, odbudowę naskórka. Bardzo ładnie też koi, nie posiada zapachu, ma białą konsystencję, niesamowicie lekką, szybko, momentalnie się wchłania i to jest preparat, który sprawdzi się idealnie przy cerze tłustej i skórze mieszanej. Także te trzy kosmetyki mogę Wam polecić. Warto się za nimi rozejrzeć. No i słuchajcie, zmontowany stoliczek prezentuje się tak. Tak? Tak. 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 I teraz tylko wystarczy postawić na niego laptopa. I jeszcze tak szybko pokażę Wam w szafce, jak ułożyłam przykrywki. Zobaczcie, bardzo dobrze się sprawdza ten pomysł. Nic mi się tutaj nie przesuwa. Wygodnie się je wyciąga i wreszcie mam ułożone tak, jak chciałam, przykrywki w szafce. Wreszcie. Czy Pan małżonek jest gotowy do wyjścia? Gotowy, gotowy. Tak, jedziemy teraz do Galerii Makotów. Tak. Tak jak Wam wspominałam, spotkać się ze znajomymi.
Lecimy. Obżarci, opici, ale szczęśliwi. Wracamy do domu? No, no nie widzisz, wracamy do domu. Zielony ekran chwilowo, na czas, kiedy ja się tutaj wypowiadam. Słuchajcie, już moja herbata zielona się parzy. Idę się wykąpać, piżamka, zmyć makijaż i będziemy się relaksować. Max, jakiś film zarzuci dzisiaj na wieczór? Si, ci vediamo un film dopo. Wszystko dobrze? Massimo? Już się wkręcił w mysz, słuchajcie. Zielony ekran, już mnie nie ma. Także kochani, ja też się z wami już żegnam. Dziękuję wam bardzo serdecznie za waszą obecność, za to, że po raz kolejny raz byliście z nami i do zobaczenia w kolejnym filmie. Buziaki, pa! Buziaki, pa!